Witam, dzień dobry, Kamil Cebulski, kłaniam się z tej strony. Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Kubiakiem, którego już tutaj raz mieliśmy możliwość wieki temu się spotkać i rozmawiać. Nowahouse.pl. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, witam, cześć. Co tam słychać w nieruchomościach? A bardzo dużo dzieje się w nieruchomościach. Ja akurat mieszkam w Gdańsku. Więc rynek trójmiejski bardzo idzie do przodu, rozwija się mocno i ceny szybują dosyć mocno. Że rynek się rozwija? No bo jak ceny idą w górę, to znaczy, że rynek się nie rozwija. To znaczy, że coraz więcej ludzi chce te nieruchomości sobie kupić, wynająć, cokolwiek, a rynek stoi, nie dostarcza nowych. No, to jest dobre pytanie. No, moim zdaniem, patrząc to, co się dzieje w Trójmieście, jak deweloperzy po prostu prześcigają się w ofertach. Obecnie można mieszkanie kupić dopiero na 2019 rok, także no, rok, półtora trzeba już czekać na mieszkanie w stanie deweloperskim. Także wszystko się tak naprawdę sprzedaje jak na etapie pozwolenia na budowę już oferty deweloperzy sprzedają. Tacy ludzie są pazerni, że płacą deweloperom zanim mieszkanie powstanie. Mało to tych afer było, że się zapłaciło za mieszkanie, a nie powstało? No wiesz, afera goni aferę podobno. No właśnie. No dobrze, nowahouse.pl, czyli pośrednictwo w nieruchomościach i taki wielki billboard mnie na stronie atakuje. Marcin, jego firma sprzedała 180 nieruchomości w sumie w rok, w niecałe 2 lata chyba, nie? Tak, czyli, dokładnie. Czyli co, koło setki rocznie, to co trzeci dzień sprzedajecie nieruchomość. Zgadza się. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to już Nowahouse ponad 6 lat istnieje. Firma, że tak powiem, cały czas prosperuje. Mamy kilku solidnych agentów, którzy cały czas z nami pracują. Oczywiście jak w biurze nieruchomości i pewnie jak w każdym biznesie rotacja jest dosyć spora, więc no, cały czas musimy szukać świeżej krwi. Ale rynek trójmiejski rzeczywiście jest bardzo szeroki, jest co sprzedawać, ofert naprawdę jest pod dostatkiem. Także to chyba za mało, bo ceny rosną. Ceny rosną, konkurencja też rośnie, bo teraz jakiś czas temu znieśli w sumie licencję, więc każdy może teraz już otworzyć biuro nieruchomości, podpisując tylko tak naprawdę ubezpieczenie OC, może działać już sobie na rynku. Więc każdy może próbować swoich sił. No i wiele takich osób jest, więc musimy się przebijać przez niskie prowizje. Kiedyś to standard był 3–4%. A teraz to już 2–1,5% niektórzy biorą, także obniżka cen niestety poszła. Nie? Ale też rynek się zmienił, tak? No już są jakieś tam portale internetowe, gdzie ta informacja jest coraz łatwiej dostępna, tak? Więc nie ma takiego problemu z promowaniem, z dojściem do potencjalnego klienta. Ten klient, co ma kupić, też ma ułatwione zadanie, też może sobie pozbierać i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony mówisz, że była ta deregulalizacja. To, że mniej przepisów. No, deregulacja, tak? Że mniej przepisów. Czyli co, Gowin, tak? No wiesz, ja tam nie wchodzę w politykę, robię swoje. Ale to ta deregulacja właśnie wtedy co była, tak? To ileś tam tych zawodów uwolnili. Tak. Twoja branża przeżyła coś odwrotnego jak apteka dla aptekarza. No, ciekawe stwierdzenie. No pewnie coś w tym jest. To, co mogę powiedzieć, to rzeczywiście odczuwam jako firma podmuch tej świeżej krwi, gdzie jest walka o cenę. My świadczymy usługi już od dawna, więc trzymamy poziom i jakość, więc zawsze znajdujemy klientów, ale zdecydowanie już mniej. Bardziej pracujemy na jakość niż na ilość, jak to było na początku, kiedy pracowałem. Odwróciło się całkowicie. Czas pokazał swoje, że trzeba po prostu coś zmienić i jakością po prostu się wyróżniać. I dalej utrzymujemy. Czym się różni jakość? Jak zdefiniujesz jakość w branży pośrednictwa nieruchomości? No bo... Tak. To jest dobre pytanie. Wiesz co, to jest oparte na przede wszystkim profesjonalnej obsłudze, bo wiele agentów niestety... Czy chcesz powiedzieć, że wasi agenci oddzwaniają? No, nie tylko odzwaniają, ale też mamy pewne standardy, które powodują, że nasi agenci wyglądają profesjonalnie, zachowują się profesjonalnie i mamy pewne standardy w komunikacji z tymi klientami. No, uczymy, szkolimy agentów, jak się zachowywać, jak się odnosić do klientów, ale też pewien proces mamy, który powoduje, że klienci nas odbierają dużo lepiej. Wiesz co, ja bym musiał, byśmy poświęcić dużo więcej niż godzinę, żebym ci to wytłumaczył, tak? Przede wszystkim odczuwalne jest to na kliencie, że klient jest usatysfakcjonowany i czuje profesjonalizm z naszej strony. To jest taki efekt, no tyle mogę w skrócie powiedzieć. Mam taką informację z wielkiego billboardu z twojej strony, że na te 180 nieruchomości, co tam sprzedaliście, macie 60 wystawionych pozytywnych opinii. Jak namówiliście co trzeciego klienta, żeby w ogóle wystawił opinię, a już taką pozytywną, którą gdzieś tam możecie się chwalić innym klientom? Bo to jest raczej no, mało osiągalne, żeby co trzeci. Tak, to było bardzo trudne wyzwanie. My tych klientów, nie ukrywam, że nauczyliśmy się, raczej ja w sumie... Przyznaj się, piszesz za nich te opinie, a oni tylko podpisują. No, w pewien sposób, może nie do końca, ale sugeruję im, pytam się wprost, co oni sądzą o tym i to, co mówią, to przelewam na papier. A, no, czyli to tą najtrudniejszą rzecz, żeby złożyć to jakieś, no chętnie ci pomogę. Ja mam ten problem, bo dużo ludzi, no ja trochę znany jestem i tak dalej, mnie ludzie, a co o tą książkę jakbyś tam przeczytał i coś tam napisał, coś tam, no okej, tylko to wymyślanie, no podobała się, no podobała, tak, no ciekawa, co ci się podobało, no to mi się podobało, to. A co będzie? No i jakby mi ktoś to złożył, no to super. No to jest jakaś taka metoda, gdzie stwierdziliśmy, że będziemy klientów to, co powiedzą, przelejemy na papier i podsuwaliśmy im kartki, żeby to, co powiedzieli, podpisali pod tym i wyrazili zgodę na umieszczenie tej opinii na przykład na naszej stronie. Bardzo fajna taktyka, czyli zrobić jakieś tam pytania do klienta, 10 pytań, on odpowie, spisać to w takiej formie prozy, tak? Nie to, że odpowiedź C na przykład, nie tylko tak, żeby to jakieś fajne. Bardzo mądre, to o czymś tak. Muszę coś takiego w Asbiro wprowadzić, bo my tak się pączkujemy, rozwijamy, tak wiesz, z polecenia, no a w sumie ja jakbym miał teraz, nie wiem, pokaż mi opinię twoich zadowolonych klientów. Googla nie masz, nie? Ale tutaj myślę, że wystarczy u ciebie to weekend integracyjny, taką akcję zorganizować i myślę, że dużo by... Ale fajnie, ale wiesz co, fajnie by było mieć taki segregator, nie? Gdzie przyjdzie taki klient, no i tutaj masz ten taki, ta firma tak powiedziała. To by było fajne. Też muszę coś takiego zrobić. Zaraz zrobimy zebranie z dziewczynami i coś wymyślimy. No dobra, czyli rzeczywiście bardzo oryginalne podejście do procedur i do tego. I rzeczywiście tak, no i udaje wam się trzymać. Dlatego wiesz, mamy dużo... Jakoś tu właśnie mi się ci pośrednicy nie oddzwaniają. Sorry, z jakimkolwiek, no w Gdańsku akurat nic nie kupowałem u ciebie, ale to co można zarzucić, to jest amatorskość wśród tych pośredników. Tak, ja dzisiaj spieprzyłem, znaczy... Okrzyczałem mailowo, tak? Z banku tam 2 osoby i się w ogóle chcę wynieść z tego banku, bo jest jeden bank, w Kielcach mnie traktują naprawdę fajnie, poważnie, wszystko mi załatwiają, a ci w Krakowie mnie tak olewają, ale się robią jakieś problemy, żeby przenieść moje papiery do Kielc, nie? Bo chcą prowizję, wiesz, bo są przywiązani do tego oddziału, mnie tak przywiązali i mnie nie puszczą, bo cokolwiek ci w Kielcach bardzo mili, sympatyczni zrobią, to idzie na tych z Krakowa i to tak wiesz, taka amatorskość mnie no niestety, powiem ci, te opinie to też powodują, że mamy więcej zgłoszeń klientów poprzez wiarygodność, czyli my już nie wychodzimy jak kiedyś, że dzwonimy po prostu natarczywie i nękamy tych klientów, tylko już poprzez marketing, wiarygodność, opinie ci klienci do nas trafiają mniej, ale pewniej i oni chcą, nie? Także no to już ta historia też firmy już robi też swoje, nie ukrywam. Nie? No właśnie, to wróćmy trochę do tej historii, bo pewnie nie wszyscy słyszeli naszą rozmowę, która była też jakoś 5-6 lat temu, że dopiero zaczynałeś ten biznes, nie? Tak. To skąd się to wzięło, że Marcin Kubiak nie został urzędnikiem, tylko założył firmę? Wiesz co, to tak pokrótce, ja już też miałem okazję na Zbiro mówić. Rzeczywiście najpierw poszedłem do korporacji, jako agent pracowałem, później mnie awansowali, bo miałem dobre wyniki jako na dyrektora. Miałem 24 lata i byłem już dyrektorem. Później tak naprawdę dobrze mi szło, miałem zespół 18-osobowy, ale przyszedł taki moment, że zmienił mi się szef. Nagle fajnego miałem na początku szefa, a później mi się zmienił szef, którym no po prostu gdzieś tam nie iskrzyło, nie? No i był taki moment, że był kryzys w firmie, wszyscy stracili tak naprawdę dochody, każdy, bo były 3 zespoły. I w tym mieście, w którym pracowałem. No i wszyscy stracili te dochody, płynność, bo dyrektor po prostu mój szef zwolnił innego menadżera. No i okazało się, że tam ludzie zaczęli wychodzić za nim, zaczął się robić chaos, a w tym biznesie jest bardzo to delikatne, także później mi też spadły wyniki. No jak mi spadły wyniki, no to był też powód do zwolnienia również mnie. No i był taki moment, że no, musiałem podjąć jakąś decyzję o kolejnych krokach. No i stwierdziłem, że jestem gotowy, żeby założyć swoją własną firmę. Był to fajny bodziec, ja miałem 25-26 lat bodajże. No, przyjechałem do Gdańska i otworzyłem swoje biuro. Zrobiłem prostą internetową, jakąś stronę internetową i zacząłem tak naprawdę działać, zacząłem sprzedawać, zacząłem robić to, co potrafię najlepiej. No i to kilka miesięcy, pierwszy człowiek, kolejny człowiek, aż doszliśmy po 1,5 roku. Miałem 2 menadżerów i 25 agentów pod sobą, tak naprawdę, nie? Także mocno się to rozkręciło, bardzo mocno. Spodziewałeś się? Proszę? Spodziewałeś się tak wygryźć konkurencję? Wiesz co, taki miałem cel. Żaden rozpoczynający działalność przedsiębiorca nie ma innego celu niż właśnie taki, ale tobie się udało, innym się nie udało. Tak, no byliśmy tak naprawdę w czołówce pierwszych 5 największych biur tutaj w Trójmieście, rozpoznawalni i tak dalej. Robiliśmy naprawdę przychody roczne ponad 1 milion, także tu już, no już było bardzo konkretnie. No w skrócie, nie wiem czy mam wchodzić w jakieś szczegóły budowania zespołu, czy bardziej opowiedzieć. Co było najtrudniejsze? Nie wiem, pozyskiwać nieruchomości, tak, znaleźć ludzi? Przede wszystkim rekrutacja ludzi, którzy pracują w systemie prowizyjnym, pamiętaj, nie? Bo tutaj nie ma żadnej pensji, tutaj musisz być takim liderem, taką osobą, takim przewodnikiem, który pokaże, że jak to robić, jak działać, więc ja też musiałem sprzedawać. Do momentu, kiedy menadżera nie zatrudniłem, no to musiałem sam działać, być przykładem, nie? Więc najciężej jest rekrutować. Zwykła rekrutacja tak naprawdę, taka typu CV i tak dalej, ogłoszenia, to po prostu kompletnie nie działało. To, co ja zrobiłem inaczej, to przede wszystkim zacząłem chodzić na różne spotkania, gdzie mogłem spotkać wartościowych ludzi. Chodziłem na różne meetingi, na szkolenia darmowe i przeróżne. Wyobraź sobie, że chodziłem nawet na różne, wiadomo, że MLM, każdy no, zaprasza, pewnie też nieraz byłeś zaproszony, tak, jak każdy. No i też zapraszałem. Ja chodziłem na takie spotkania i poznawałem wielu wartościowych ludzi. Nie ukrywam, że taką właśnie drogą zbudowałem bardzo wartościowy zespół. Normalnymi CV bym nie zbudował takiego zespołu w takim szybkim tempie. Także tutaj moja aktywność no, spowodowała to, że ten zespół był bardzo wartościowy. Okej, a jaką ty wartość dostarczasz tym agentom? No bo przecież de facto oni sobie, te 20 kilka osób mogliby sobie własne jakieś tam biura pośrednictwa i być tam jednoosobowym biurem sprzedaży. No to czemu, jaka jest wartość w tym, że się zrzeszymy pod jakąś agencją, tak, która, no nie wiem, da nam nazwę, czy to jest aż takie ważne, czy to trzeba jakieś, nie wiem, abonamenty wykupywać, dostępy do jakichś baz danych, no nie mam pojęcia, skąd się to bierze, że no tak się rynek, że są duże firmy, a nie masę takich pojedynczych usług. Nie, no są, właśnie jest masa pojedynczych, lokalnych biur nieruchomości. Słuchaj, w Gdańsku masz około 300 biur nieruchomości. To nie ma, są zaledwie 5 dużych biur, gdzie zatrudnia powyżej 10 osób, może więcej, pewnie powyżej 10 takich biur. Ja teraz nie liczę, bo nie analizuję tak konkurencji jak kiedyś, dlatego że trochę wyszliśmy teraz trochę w inną niszę, to zaraz też będę miał okazję opowiedzieć, więc tak naprawdę biuro nieruchomości daje duże pole manewru w momencie, kiedy działamy, mamy te oferty, tak? Czyli podstawą biura nieruchomości jest baza ofert. A jeżeli chodzi o pozyskanie tych ofert, to rzeczywiście masz rację, są różne źródła do pozyskiwania ofert. Są systemy, które te oferty jakby ściągają w jedno miejsce, no i to, co agent musi zrobić, to faktycznie wziąć telefon i zadzwonić do tego klienta, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Czyli co, pozyskiwanie tych nieruchomości, to jest ten... To jest najcięższa praca, bo na zachodzie, wiesz, no w świecie, gdzie biura nieruchomości są postrzegiwane jako bardzo ważny element usług tak naprawdę z nieruchomościach, no to u nas nie jesteśmy postrzegani trochę jak konieczne zło. No co, on przyjdzie, zrobi ogłoszenia, zrobi zdjęcia, wstawi do internetu i chce 10 000 na przykład złotych, tak? No a nikt nie wie, ile jest w środku tej pracy, tak? Gdzie trzeba po prostu pozyskać tego klienta, tak? Później tych kupujących przekonać, chodzić na prezentację, bo zanim kupujący kupi takie mieszkanie, no to trzeba mu pokazać średnio między 7 a 10 mieszkań, zanim on podejmie decyzję, że coś kupuje. Więc trzeba tutaj naprawdę się nabiegać. No i często też konkurencja zabiera tego klienta i kupuje przez innego. Wyobraź sobie, możesz pochodzić z jednym klientem 10 czy 15 razy na prezentację. Klient powie, że jednak albo nie dostał kredytu, albo zmienił zdanie, albo gdzieś kupi indziej. Ty takim 5 pokażesz i tak naprawdę nie masz żadnej kasy, nie? Także irytacja agentów jest bardzo duża, bo niestety tak to działa. To jest praca dla ludzi, którzy mają jaja i po prostu mają chęci, lubią wyzwania, lubią kontakt z ludźmi i łatwo się nie poddają. Także... Ale też tutaj mówiłeś o sytuacji na zachodzie. Ja troszeczkę tych krajów, no takie ogólne wiadomości o systemie prawnym znam. I na przykład jak koszty transakcji w Polsce potrafią być 3%, może nawet więcej, może niekiedy mniej, ale ja jedną nieruchomość żona kupowała, na której postawiliśmy dom, tak? No to... jakieś 3% z lekkim haczykiem to był sam koszty transakcji, czyli koszty tego, że ta nieruchomość należy do kogoś i za chwilę należy do kogoś innego. No, gdyby do tego dołożyć jeszcze drugie tyle prowizji, no to robi się już dla agenta, prawda? To już się robi całkiem sporo, gdzie w takiej Ameryce chociażby, no to te koszty to się w promilach liczy. Tak? Te koszty transakcji liczy się w promilach i w tych promilach też jest ubezpieczenie, że jeżeli ten właściciel jednego dnia sprzeda 5 razy nieruchomość, no to jest ubezpieczenie, a w polskim systemie notariusze za coś takiego nie odpowiadają, tak? I może mieć tylko regres do tego właściciela, który już dawno siedzi na Bahamach, nie? Więc może to też tak trochę hamuje to, że ludzie nie korzystają z tych z tych pośredników? To jest dobre pytanie. Tak się zastanawiam, bo patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, ostatnio byłem na przykład... Słyszysz mnie? Bardzo dobrze. Okej, bo ostatnio byłem w Australii, no to tam jest całkowicie inaczej. Kompletnie na odwrót, tam klienci, którzy chcą sprzedać nieruchomość, zgłaszają się najpierw do biura. Oni nie myślą w taki sposób, że dadzą ogłoszenie, prywatnie coś załatwią i tak dalej, bo wiedzą, że to po pierwsze dużo czasu ich będzie kosztować, po drugie wiedzą, co to jest za usługa, rozumieją ten rynek i nie wyobrażają sobie w inny sposób, że oni sami to załatwiają, tak? Mi się wydaje, że w Polsce brakuje tego, że to chodzi o mentalność, że Polak potrafi wszystko. A nie myślisz, że to chodzi o kalkulację ekonomiczną, że po prostu być może... No ja uważam, że nie, no bo ja na przykład, jak ja bym sprzedawał mieszkanie, to ja też na przykład, tak? Jeżeli na przykład zajmuję się czymś innym, to ja wolałbym, żeby to agent nieruchomości mi zrobił. Ja bym to dał na wyłączność, bo ja szanuję swój czas i ja wiem, że no bo twój czas jest więcej wart. Właśnie dlatego, dokładnie, ale być może praca wielu ludzi w Polsce, dużo większy procent ludzi, ich czas, wartość ich czasu jest mniejsza niż wartość pracy agenta. Mhm. No, takie myślenie też jest dobre. W sumie jakby spojrzeć na przeciętnego Polaka, który zarabia 3000 zł, a ma biurze nieruchomości zapłacić 10 tysięcy złotych, no to faktycznie tak jest. Tylko że powiem Ci w ogóle paradoks, że najwięcej, wiesz, kto Żydzi zapłaty prowizji? Nie osoby biedne, które nie mają pieniędzy, tylko osoby, które mają kasę. Naprawdę? Naprawdę. No naprawdę, wyobraź sobie, no szczerze, czyli co, bardziej negocjują, tak? Ci, którzy właśnie nie mają pieniędzy, to bo prowizja jest za sprzedaż, kiedy ktoś dostanie pieniądze z nieruchomości, więc on te pieniądze dostanie, tak? Także on będzie miał te pieniądze, żeby nam zapłacić, nie? Tylko że chodzi o mentalność. Mi się wydaje, że ta najbardziej, ale to też... może nie ci najbogatsi, tylko ci w średniej klasie społecznej, oni najbardziej, a na ich jest najwięcej, no to oni najbardziej właśnie, kolokwialnie mówiąc, Żydzą zapłacić prowizji pośrednikowi. Może właśnie dlatego, że szanują te pieniądze i negocjują na każdym kroku, może dlatego je mają, nie są tymi biednymi, tylko są średnią klasą. No wiesz, no ciężko teraz rozmawiać na ten temat, no ciężki temat. No. Ciężki temat. Okej, dobra, czyli co, ładnych już kilka lat, biuro widzę rośnie, nieruchomości sprzedajecie szybko, dużo, fajnie rośnie, ale co, konkurencja i co? Bo co rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, że ty też zacząłeś wchodzić nie tylko jako pośrednik, ale też zacząłeś wchodzić jako inwestor. Tak, rzeczywiście tutaj zmiana. Przyszedł taki moment w firmie, kiedy zespół tak naprawdę gdzieś tam on rotował, przyszedł taki pomysł, gdzie pojawił się pewien mały kryzys w firmie, nie? I ja stwierdziłem, że coś trzeba zrobić, coś trzeba zmienić, żeby wejść z czymś nowym, nie? I przyszedł mi taki genialny pomysł, zacząłem analizować konkurencję tak naprawdę na świecie. Poznałem pewną bardzo wartościową firmę, która zrobiła na mnie wrażenie. Tak naprawdę jedna firma, która całkowicie odwróciła model współpracy z agentami nieruchomości. I stwierdziłem, że zmienię tak naprawdę system jakby współpracy z agentami. I postanowiłem zatrudnić wokół siebie ludzi, którzy mi pomogą sprzedawać nieruchomości. Nie tylko nie na zasadzie, że oni za mnie mają sprzedać, tylko muszą wykonać część pracy, która mi pozwoli więcej sprzedawać. I wyobraź sobie, że zacząłem zatrudniać na początku jedną asystentkę, która mi pomagała w pracy z klientami w takich błahych sprawach administracyjnych. Później zatrudniłem kolejną osobę, która mi pomagała umawiać się z klientami sprzedającymi i kupującymi, czyli taką telefonistkę. Później zatrudniłem ulotkarzy, którzy tak naprawdę biegali i pozyskiwali dla mnie nieruchomości, ogłaszając po prostu ulotki na różnych słupach czy klatkach. I taki zespół mały sobie wokół siebie stworzyłem i wyobraź sobie, że okazało się, że to był genialny pomysł, bo potroiłem swoje tak naprawdę przychody bardzo niedużym kosztem, bo pensja dla tych osób była stosunkowo niska w zamian za przychód, który robiłem. Okay, zmieniłeś model funkcjonowania firmy z jakiegoś takiego Marcina, który współpracuje z 10-20 z milionem niezależnych komórek. Tak? Tylko zamieniłeś się w takiego super agenta, czy zrobiłeś takie zespoły super agentów, którzy oni robią najważniejsze rzeczy i mają asystentkę do pomocy przy tych sprawach takich, co zajmują dużo czasu, a są proste w wykonaniu. Dokładnie tak. Oddałem wszystkie nudne, czasochłonne zadania, które każdy był w stanie je zrobić i skupiłem się tak naprawdę na pracy z klientem i na sprzedaży, tylko i wyłącznie na sprzedaży. Nawet nie robiłem transakcji, nie podpisywałem umów przedwstępnych, bo to robiła asystentka. Ja tak naprawdę na wydanie mieszkania nie byłem, nie chodziłem, tylko ewentualnie do notariusza. Także skupiłem się na tej prezentacji i na sprzedaży i na pozyskiwaniu umów na wyłączność do sprzedaży. Czyli prezentacja sprzedaż to jest to najważniejsze rzeczy dla agenta, tak? Czyli i pozyskanie nieruchomości na wyłączność. No czyli produkt. Czyli wszystko, co się rozmawia z klientem, tak? Czyli... Tak. To face to face, dokładnie. Okay. A resztę po prostu przekazałem innym osobom. I okazało się to genialnym sposobem, bo po pierwsze miałem 2 razy więcej czasu i 3 razy więcej przychodów, także... Okej, czyli co? Chcesz powiedzieć, genialnego. Że powiedzmy 10 agentów, którzy są jednokomórkowi, znaczy każdy jest na prowizji i sobie działa, to jest słabiej zorganizowany zespół niż powiedzmy 2 agentów, takich, którzy zajmują się profesjonalnie sprzedażą z 8 pomocnikami dookoła. Wyobraź sobie, że dużo lepsze wyniki przynosi zespół teraz 4-osobowy niż 15-osobowy, jak miałem jeszcze rok temu. Także to jest ciekawe, ale prawdziwe. I mamy dużo mniej pracy, dużo mniej nerwów i wszyscy wiedzą, na co pracują. Mają, że tak powiem, swój własny mikrofirmę w mojej firmie. I też nie potrzebują ci ludzie być tak wysoko wykwalifikowani, wyszkoleni i tak dalej, bo po prostu te prace, które nie wymagają takiej działalności, zleciłeś ludziom, którzy nie są tak bardzo wyszkoleni i tak dalej, nie? Dokładnie. Podstawy, jakąś część po prostu muszą poznać i wyćwiczyć jedną rzecz, a nie 10 kompetencji, które agent musi posiadać albo się nauczyć. Sprytne i chyba rzadko spotykane w tej branży. Dokładnie, dlatego stwierdziłem, że czas na zmiany i to się opłaciło, bo rzeczywiście był taki moment, że kasa i czas, miałem więcej czasu, środki się zbierały na koncie. I przyszedł taki moment, że wpadła do mnie okazja nieruchomości do kupienia, gdzie jak przyszedł jedno z moich właśnie ulotek, które jeden z moich ulotkarzy rozniósł, trafił się nieruchomość, która była 50 tysięcy tańsza niż wartość rynkowa. I ja jeszcze nie miałem wtedy pieniędzy na tą nieruchomość, ale stwierdziłem, że że ja muszę podpisać umowę przedwstępną, ja znajdę pieniądze. Przyznaj się, głupio ci po prostu było tyle lat w nieruchomościach, już oferujesz te nieruchomości i ci ludzie dogadywali, pan tylko sprzedaje, ale pan nic nie inwestuje, bo to do dupy to inwestowanie w nieruchomości. Przyznaj się, dogadywali ci tak. Powiem ci tak, przyszedł moment, że byłem gotowy, żeby to zrobić. To myślę, że to była najważniejsza rzecz. Wcześniej nie byłem gotowy, żeby podjąć ten krok. Przyszedł taki moment, że mówię, czas podjąć męską decyzję i podpisać umowę przedwstępną. I to był bardzo dobry ruch, bo pomimo tego, że środków jeszcze nie miałem, to później znalazłem sposób, żeby je znaleźć i dobić transakcji i zarobić po prostu konkretną marżę. Trwało to 4 miesiące bodajże, ale no wartość zysku jakby no była bardzo, bardzo solidna. No dzisiaj to cały czas czyli tak zwane flipy. Można by powiedzieć, tak, flipy, ale czy tak. Co, jeszcze wyremontowałeś i tak dalej, tak? Tak, wyremontowałem niskim kosztem. Czyli tak naprawdę sumie... odświeżyłem mieszkanie za 15 000 złotych bodajże i znalazłem klienta, który chciał to kupić, komu się podobało za dużą wyższą cenę. No i jakby to spowodowało, że miałem już klienta na mieszkanie, którym ja nie byłem jeszcze właścicielem. No, jak to zwykle w tych opowieściach ludzi, którzy zajmują się nieruchomościami, ale wiesz co, z tego co mówisz, to wychodzi na to, że ta branża będzie ewoluowała w taką stronę bardziej komisów. Czyli co, możemy mieć swój samochód i możemy go sprzedać, tak? I ktoś na takim pośrednictwie zarobi tam 3% od sprzedaży samochodu, tak? Ale ten klient, ten pośrednik przychodzi, kupuje od ciebie auto, ty już dostajesz kasę. Jedzie do warsztatu, czyści, myje, żeby ładnie się prezentowało, poleruje, co tam trzeba zrobić. I sprzedaje, czyli nie tylko pośredniczy, ale też wkłada swój kapitał po to, żeby klient miał szybko sprzedane, a tamten klient, który kupuje, żeby miał szybko kupione, już gotowe do wprowadzenia się i tak dalej. Czyli co, kolejnym etapem, że tak powiem, konkurowania biur pośrednictwa będzie to, że one będą używały swojego kapitału do skupowania tych mieszkań i mówiąc kolokwialnie, flipowania na nich, czyli kupuję i ponoszę ja odpowiedzialność, czy to sprzedam, czy to nie sprzedam. Ja myślę, że to jest właśnie teraz taki trend i biura pośrednictwa będą tworzyć własne produkty, no bo tak to trzeba to nazwać. My teraz kupujemy mieszkania jako firma i tworzymy własną markę, tworząc własne produkty, czyli nieruchomości, mieszkania, które mają pewien styl i smak i są w jakimś po prostu wykończone w jakimś stylu. My robimy już mieszkania w standardzie ekonomicznym i w standardzie premium i również robimy dla podinwestorów mini akademiki nawet już dzisiaj. No w mojej branży. Także już dosyć szeroko i rzeczywiście masz rację, to jest fajny wniosek, bo ja już też znam kilka biur nieruchomości, które no, zaczynają powoli to robić, w szczególności te mniejsze, gdzie już nie chcą się ścigać z konkurencją, zaczynają wchodzić i zaczynają inwestować. Także no, ja dzisiaj nie tylko nasza firma kupuje i inwestuje, ale również szukamy cały czas inwestorów, którzy będą razem z nami inwestować. Obecnie realizujemy za pieniądze inwestorów, którzy zaufali naszej firmie, już dwie jednocześnie inwestycje, czyli inwestor, który wykłada pieniądze na remont, a my przeprowadzamy całą transakcję. Czyli to jeszcze więcej niż komis. To komis, który można inwestować i razem zarabiać. No słuchaj, no taki komis też potrzebuje kapitału i też pewnie ma jakieś linie kredytowe, bankowe i tak dalej, i tak dalej. Więc no to kto, gdzie, co, jak włoży, to już... Ja myślę, że to bardziej bym nazwał to jako operator inwestycji w nieruchomości. O, tak bym to ładniej nazwał. No, operator to mi się z koparką bardziej kojarzy. Tak. Tak. Albo fundusz... No nieważne. W każdym razie ta branża pośrednictwa będzie szła w tym kierunku, mi się wydaje. Że tak będzie. To mi się wydaje, że osoby, które będą gotowe, żeby zrobić ten krok, bo ja znam wielu pośredników, którzy nie rozumieją tego obszaru albo nie są gotowi, żeby zejdą z rynku. To zejdą z rynku. Albo będą ciężko mieli. No, mówię będą tym, ciężko mieli, chyba że naprawdę będą mieli ponad 10 agentów, którzy cały czas przychodzą cały czas pracują i robią zyskowne transakcje, no to jak najbardziej. Lub też sami będą pracować, czyli właściciel będzie również agentem, to wtedy oni też będą zarabiać. Ja znam wiele biur, które no, cały czas właściciel biura nieruchomości, ja też nad tym ubolewałem, cały czas musiałem sprzedawać, żeby to napędzać cały czas, żeby to działało, funkcjonowało. I mi to już w którymś momencie nie leżało, bo ja chciałem już coś zrobić więcej. Nie? Tak, ale niektórym dochód pasywny i tak dalej ci się marzył, tak? I ty sobie będziesz gdzieś w Australii na kangurach, a tu ci będzie rosło. Nie ma tak łatwo. Trzeba pracować. Musimy pogadać o inwestycjach w nieruchomościach. Jest prościej niż ci się wydaje. No czy ja wiem, czy jest prościej? No wiesz, to są nieruchomości, one się nie ruszają i to jest... No taka... i to jest piękne. Właśnie to jest wada. No zależy pod jakim kątem. Bo według mnie nieruchomości zabierają wolność. Według mnie nieruchomości zabierają człowiekowi wolność. No jeżeli nie mają drzwi, to tak. No na przykład wtedy co? Jakiś urzędnik powie 500 zł zapłać Cebulski za to, że nie zaktualizowałeś numeru konta w skarbowym, a ja powiem nie zapłacę. I mi wtedy urzędnik powie, nie może powiedzieć zabiorę ci nieruchomość, nie? No raczej nie może, jesteś właścicielem, także myślę, że w jakiś sposób przynajmniej jeszcze konstytucja nas chroni. Ale to różne słyszałem ciekawe teorie osób, które uważają, że można coś zrobić, że te prawa własności tak naprawdę jak ktoś by się chciał uprzeć z polityków, to mógł to by zmienić, nie, niestety. No ale mam nadzieję, że się nie doczekamy takich czasów, że jednak ta własność zawsze zostanie w naszych rękach. No własność... Ale lepiej nie mieć niż mieć, bo wtedy jak nie masz, to ci nic nie zabiorą. I to jest moje największe, że tak powiem, zarzut do nieruchomości. Poza tym są fajne, nie? Tylko nie można ich ukryć, nie można ich przewieźć, nie można ich... Nie wiem, takie... No fakt, są stabilne na pewno. Nieruchome. No. Dokładnie. Okej, czyli co? Biuro pośrednictwa ze standardowego przez takie kreatywne i co? I będzie ta branża we flipy wchodzić. I jak ci się to w ogóle widzi? Bo to wiesz, to już jest operacja na pieniądzach, który jest, wiesz, może się zarabia, ale jedna zła decyzja i umoczysz pieniądze. Tak, słyszałem wiele złych decyzji znajomych, którzy zainwestowali I to jest problem. Można przeinwestować. Oczywiście nagle z mieszkań, masz mieszkania robisz, a nagle ci się pojawi kamienica, która wiesz, jest w okazjonalnej cenie, do biura ci spadnie, no i wiesz, no co, patrzysz, cena genialnie, nie? No to co? Potem się dowiesz, dlaczego cena, nie? Ja nie dam rady, jedziemy z kamienicą, nie? No i tu w kamienicy to jest w ogóle całkowicie inna specyfikacja techniczna, konstrukcyjna, technologicznie i tak dalej. Tam można naprawdę, jak ktoś się nie zna, to można naprawdę wtopić pieniądze. Ja dzisiaj stwierdzam, że to jest temat, jak ja bym miał robić kamienicę, to musiał kogoś poznać, kto w tym obszarze już potrafi działać i razem z nim zrobić pierwszą transakcję, bo no gdzieś już też z założenia trzeba się zabezpieczać albo robić z kimś transakcję, z kimś, kto już przeszedł tą drogę. Także to każdemu proponuję. Tak samo z pierwszym flipem. Jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak zrobić pierwszego flipa albo potrzebuje wsparcia, ja nie ukrywam, że też mam trochę wolnego czasu, mógłbym pomóc nawet komuś, nawet na zasadzie mentoringu, jak ktoś by chciał przejść przez taką inwestycję, bo to jest, myślę, że też jakaś fajna rzecz, żeby współpracować i wchodzić na inne rynki. Nie ukrywam, że mam chęć nie tylko w Gdańsku działać, ale też wyjść gdzieś dalej. bo powtarzalność i skalowalność tego biznesu, myślę, że jeżeli ktoś chce to robić i wie, jak to robić, to jest dosyć prosta. To jest akurat moje zdanie. No jest jedyny tylko problem kapitał, nie? No kapitał, no i znajomość rynku przede wszystkim, nie? Bo to znajomość, specyfikacja rynku jest bardzo, bardzo newralgiczna, wrażliwa, bo na przykład w Gdańsku, słuchaj, wyobraź sobie, że jest, już nie wiem, kilkanaście dzielnic, każda tak naprawdę dzielnica ma praktycznie inny poziom cen. Może troszeczkę przesadzam, że każda, ale w jakimś okręgu, czyli 2, 3 dzielnice, na przykład nad morzem mają cenę między 7 a 10 z metra, w zależności czy wielka płyta, czy nowe budownictwo. Na przykład za dzielnice kolejne wyżej tych dzielnic nad morzem, no już mają na przykład 1000 metra mniej. Jeszcze dalej to jeszcze 1000 metrów. 1000 metrów. Tak ludzie chcą mieszkać w Gdańsku nad morzem? Na obrzeżach. No słuchaj, no są po prostu takie przeskoki tych cen, że kiedyś tak nie było. Kiedyś ja rozumiem, gdzieś w jakiejś małej miejscowości, no to można by chcieć mieszkać nad morzem, ale w Gdańsku? No ludzie, powiem Ci, to niekoniecznie gdańszczanie chcą mieszkać tam. To ludzie z całej Polski, słuchaj, z Krakowa, tak, z Poznania, z Łodzi, z Warszawy kupują inwestycyjnie lub dla siebie na emeryturę, chcą przyjechać sobie nad morze i nie wiem, wdychać jod, czy po prostu zażyć spaliny sobie w Gdańsku. Tak, mieć miejsce na drugie mieszkanie. A w Gdańsku jest więcej jodu w powietrzu czy spalin? Podobno więcej jodu. Mimo wszystko. Tak. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich smogów, niesmogów wielkiego miasta. Dokładnie, dokładnie tak. No także rynek jest bardzo ciekawy. Starówka gdańska też ma całkowicie inne ceny. Przeskok cen dewelopera a z rynku wtórnego naprawdę się różni między 2, a czasami nawet 4 do 5 tysięcy różnicy za metr kwadratowy. Takie są przeskoki, słuchaj. I ludzie kupują. Także jest szaleństwo. No jest, moim zdaniem dzisiaj jest... Rynek pompuje się mocno, także moim zdaniem tak pomału rośnie bańka. Zobaczymy, co będzie się działo. Ja na razie uważam, że dla mnie to chyba nawet nie ma znaczenia, bo tak czy inaczej, czy ceny będą 6 tysięcy, czy 7 tysięcy, czy 8 tysięcy za metr kwadratowy kosztować, to dla mnie nie jest istotne, bo ja i tak zawsze będę kupował poniżej tej wartości, więc to nie ma znaczenia. Przynajmniej masz taką nadzieję. Czasami ma to znaczenie, bo niektórzy klienci nie orientują się w cenach. Jak jest szybka zmiana i są korekty na tych wahania na rynku, no to niektórzy wiele razy się zdarzyło, że ktoś przespał podwyżkę cen, no i udało się, wiadomo, kupić taniej. Był taki moment. No i to też jest fajne, tak, że można ładnie wyhaczyć, kolokwialnie mówiąc, mieszkania w niższej cenie. No, wyremontować je i nabrać tej wartości i sprzedać po aktualnej cenie. Więc jeżeli mówimy o rynkach innych w Polsce, no to wyobraź sobie, że jak takie są wahania na rynku, co chwilę coś się zmienia, no to trzeba na bieżąco to śledzić. To jest bardzo ważna rzecz. Także to musi być ktoś, kto cały czas jest w środku tego rynku i obserwuje, co się dzieje, bo jeżeli nie, no to prześpisz. No i stracisz tak naprawdę. No, może no to po cholerę chcesz wychodzić z tego Gdańska i gdzieś... Nie, na razie jest tutaj dobrze, ale rozważam w przyszłości na pewno taką możliwość. No, chcę po prostu mieć firmę, która, mam nadzieję, się będzie też rozwijać na inne rynki, nie tylko trójmiejskie. Ale dlaczego? Na razie to jest... Ale to Trójmiejski już znasz, wiesz, o co chodzi, jesteś rozpoznawalny jako jedna z większych agencji. No co, chcesz jechać do innego miasta i się uczyć tego wszystkiego od nowa? Nie, ja nie chcę się uczyć wszystkiego od nowa. To tak samo jak stawianie kolejnych oddziałów czy placówek. No po prostu musisz mieć partnerów biznesowych, którzy będą chcieli z tobą działać na innych rynkach. No, na takiej zasadzie. Ja wystarczy, że dam know-how, wiedzę, a na zasadzie licencji ktoś może przejąć to, co ja mam na przykład w Gdańsku i robić. A dostanie na przykład know-how, wiedzę, czy też brand, czy odpowiednie standardy i tak dalej. Taki mam, nie ukrywam, taki plan, marzenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nie myślisz, że to... Bo chyba te największe biura nieruchomości, no to mają oddziały, zsieciowali się i tak dalej. Jest kilka takich bardzo dużych. Tylko pytanie, czy to jest dobre... No w takiej branży de facto usługowej, gdzie no trudno jakiś ten sam standard zapewnić. Co, no na pewno jest ciężko zapewnić standard przy dużej rotacji, tak? Przy tym, co ja robię, praca i współpraca działa mocno na outsourcingu, czyli na podwykonawcach, którzy realizują, czy to firma remontowa, czy architekci, którzy projektują, czy nadzorca, który nadzoruje całą budowę, tak zwany inspektor budowy, czy też konstruktor, który czasami przychodzi, żeby sprawdzić jakby stan ścian, czy są nośne, czy działowe. No i tak naprawdę są wszystko zewnętrzne osoby, które działają, a potrzebna jest osoba, która zna rynek i kto będzie podpisywać kontrakty, umowy. Resztę tak naprawdę podwykonawcy zrealizują i to jest fajne, także biznes nie jest oparty na ludziach, którzy... No jak agenci na przykład, porównując, że mają wahania nastrojów, tak? Mają swój charakter, tak? Raz im się chce, raz im się nie chce, no to podwykonawca dostaje zlecenie i musi zrobić, żeby dostać pieniądze, więc to też fajnie działa. I to dużo lepiej, mi to nie ukrywam, że to nawet bardziej odpowiada. Może przez to, że 10 lat już siedzę w tych biurze, znaczy 10 lat już w branży pośrednictwa nieruchomości, no to gdzieś już stwierdzam, że chcę robić coś oparte na bardziej, może oparte na czymś bardziej stabilnym, tak? Bo na przykład widzi mi się agenta, że mu się raz chce, raz mu się nie chce, raz nie przyjdzie, raz nie odbierze telefonów. Ja też cały czas z tym się spotykałem. To jest ciągła poprawa ludzi, co chwilę musisz ich poprawiać, dawać im feedback, motywować. To jest ciężkie, to się da zrobić, wszystko da się, tylko naprawdę trzeba mieć ludzi, którzy mają duży zapał do roboty tej, nie? I ja już troszeczkę, że ja mam zapał, tylko już teraz w nowym obszarze, więc który bardziej mi odpowiada. No i myślę, że to jest nowy kierunek i to mi odpowiada i to mi się podoba. No wiesz, ja też, Asbiro nie jest małą firmą i też każdy ma swoją działalność gospodarczą czy jakieś spółki i wszystko fajnie funkcjonuje, bo wtedy już samo to, że ktoś ma działalność założyć, to się musi interesować pewnymi rzeczami, jemu wtedy bardziej po prostu zależy. Już współpracujesz z innym mentalnie człowiekiem, nie z pracownikiem, który mu właśnie tak powiedziałeś, a nie chce mi się, a bo se zapiję, bo poniedziałek czy niedziela i tak dalej, i tak dalej. Tylko człowiek odpowiedzialny, który wie, że jak nie zapracuje, to nie będzie jadł, tak? Ja wiem, że są branże, gdzie po prostu trzeba wykonać pewne czynności, które są tak mało płatne, że żaden ambitny człowiek nie zgodzi się ich podjąć, to wtedy trzeba wziąć pod opiekę tak zwanych pracowników, czyli ludzi, którzy właśnie trzeba zadbać o nich, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jak najdalej od takich branż. Przynajmniej według mnie. No ja nie ukrywam, że też przez te 6 lat miałem przeróżne doświadczenia z ludźmi. Nie ukrywam, że to jest praca dla wytrwałych. Ja przez tyle lat dużo zrobiłem, ale to w którymś momencie to może brzydko i mocno zabrzmi, ale niestety branża pośrednictwa nieruchomości jest narażona na stały tak zwany młynek, który no, musi mielić nowych ludzi, żeby zapewniać przypływ przychodu i żeby to cały czas rozwijać. To po prostu jest maszynka, która mieli kolejne osoby. Ale to nie tylko, wiesz co, może nieruchomości wcale nie mają jeszcze tak źle, no bo ja rozumiem, że trzeba dotrzeć do tego studenta, któremu trzeba nauczyć, żeby on dopiero się zastanowił, czy taka praca jest dla niego i odchodzi dalej, ale niektórzy zostają, prawda? Tak. Bo jak ktoś sobie dobrze radzi, to zarobi bardzo dobrze, tak? A 1 na 10 zostanie. Dokładnie. Bo zarobi bardzo dobrze, czyli dla niego ta praca była jak najbardziej sprawdzona, tak? A sobie pomyśl, co mają w gastronomii chociażby, tak? Gdzie no po prostu samo z siebie wynagrodzenie, wysokość zarobków jest taka, że cholera, to wiadomo, że to jest od początku do końca zaprojektowane po to, żeby student sobie dorobił, nie żeby zarobił i utrzymał rodzinę, tylko dorobił, nie? Więc tam dopiero mają przemiał. No w tych fast foodach to na pewno mają dosyć mocny przemiał, przy czym pamiętajmy, że ci ludzie przychodzą na czas i oni mają pensję, więc oni wchodzą w tryb od godziny do godziny i eksploatujesz w tych godzinach tą osobę. A na prowizji nie masz czegoś takiego, że eksploatujesz od do godziny, to musisz go poprosić, czy on chce przyjść i czy on chce razem z tobą pracować, ty musisz go prosić. Działajmy, wiesz, chodźmy, pokażę ci, wiesz, na takiej zasadzie, tak, a on, dobra, jutro będę, jutro go nie ma, bo wiesz co, miałem coś do załatwienia, nie? No rozumiesz, a w takiej restauracji to on przyjdzie do tej pracy następnego dnia, bo ma po czyli prostu co, tak mimo że na swoim to mniej szanują ciebie jako partnera niż ciebie jako pracodawcę? Jeszcze raz? Czyli co, mówisz, że jednak mimo tego, że człowiek jest taki ambitny, że ma tą działalność i na prowizji i tak dalej, to często wychodzi, że jest mniej poważny niż ten taki mało wykwalifikowany pracownik, który no jednak przyjdzie, nie zawsze, ale jednak przeważnie przychodzi i dużo szkód nie narobi. No moim zdaniem przede wszystkim praca na prowizji działa w ten sposób, że osoby no przede wszystkim muszą czuć wizję, oni muszą mieć wewnętrzną motywację, po co to mają robić. Ty musisz ich uświadomić, że na początku nawet nie zarabiając, w późniejszym czasie są w stanie nabyć konkretnych umiejętności, kompetencji, które im pozwolą zarabiać więcej pieniędzy. No w takiej restauracji no masz, to jest minus, że tu nie możesz wizji sprzedać za bardzo. No pewnie najlepsze restauracje sprzedają jakiś... na pewno jakiś sposób też znajdują na to, żeby zrzeszyć, budują jakieś społeczeństwo ludzi albo tworzą jakiś trend w firmie, który powoduje, że oni się na pewno lepiej ze sobą czują, czyli jakąś wewnętrzną grę tworzą, czy jakąś zabawę, po to, żeby się lepiej czuli w tej pracy. Na pewno też dają większy komfort, bo dzisiaj, przecież kiedyś to nie było możliwe, że możesz sobie wyjść na przykład z pracy na pół godziny albo na godzinę coś załatwić swoją sprawę, odebrać telefon. No gdzie? No teraz to wszystko jest, wiesz, możesz sobie odebrać telefon, możesz na Facebooku napisać w pracy i z reguły większość pracodawców dzisiaj przymyka na to oko, bo co mu powiesz, tak? Bo wiesz, pójdzie zaraz gdzie indziej pracować albo szacunku też dla niego musisz mieć, nie? Więc jest większy taki komfort dla pracownika i jednak gonitwa za tym pracownikiem. Pracodawcy z pazerności pozwalają tym pracownikom nawet na Facebooku wiadomość odebrać w czasie pracy. No tacy pazerni są, że nie zwrócą uwagi, bo jeszcze pójdzie do konkurencji zarabiać, nie? Nie, no oczywiście mówiąc przenośni, bo właśnie takie działanie na wolnym rynku, to właśnie powoduje to, że jedni są mili dla drugich. Brawo, tak. Jest najlepsza szkoła, że są poważni, bo ci niepoważni, to bardzo szybko sobie nie poradzą, nie będą mieli zleceń i tak będą zwalniani. Czy się jest pracownicy, to jest dziwny podział pracodawca i pracobiorca, bo nigdy nie wiem, który jest który, nie? Czy to ja outsourcuję pracownikowi, nie wiem, organizację czegoś, czy to ten pracownik outsourcuje mi sprzedaż, nie? No. Nie? To ciekawe. Ciekawostka. Nie? No, nigdy nie wiadomo, kto jest pracodawcą, a kto szefem. No bo umówmy się, jeżeli pracujesz w jakiejś tam knajpce jako kelner, no to czy to ten pracodawca prosi cię, żebyś był kelnerem, czy to jednak ten kelner prosi tego pracodawcę o to, żeby wyoutsourcować mu wszystkie zadania związane z otwarciem lokalu, żeby wziął raty leasingowe na siebie, żeby wszystko inne wziął na siebie, a on się będzie zajmował tylko i wyłącznie kelnerowaniem. Nie? To? Takie ogłoszenie. Wiesz co, to by mógł być ciekawy eksperyment społeczny. Dać ogłoszenie: zatrudnię dobrego pracodawcę. O! Fajnie. To by tak kilku tym przedsiębiorcom dało trochę do myślenia i zwróciłoby uwagę na człowieka, który trochę myśli inaczej niż przeciętny, mało ambitny człowiek, który myśli tylko o graniu w gry internetowe. A ty miałeś jakieś takie dziwne właśnie, nie wiem, historie w biznesie, gdzie taki jakiś człowiek chciał ci zaimponować właśnie chociażby w ten sposób, albo w jakiś inny podobny? Myślę, że tak. Zdarzyło mi się spotkać wielu wartościowych ludzi, gdzie no, kilka osób mi zwróciło uwagę, że na przykład fajne rzeczy robię i to jest fajne, gdzie ktoś na przykład chciał dołączyć do mojego zespołu. Było wiele takich sytuacji, że na przykład ktoś przekładał siły na zamiary. Ja na przykład oczywiście taką osobę inaczej też traktowałem i wierzyłem w to, że dużo chęci to jest bardzo ważna rzecz. Ale tak naprawdę nie wszyscy, nawet jak mają chęci, to jeżeli na przykład nie mają podstaw takich fundamentalnych pracy z klientem, no niestety ja nie będę uczył ich, wiesz, no podstaw, czyli podstawówki. Czyli jak rozmawiać płynnie, jak argumentować, albo jak zbijać obiekcje, albo jak opowiedzieć coś o swojej firmie, tak? Wiesz, jeżeli ktoś nie potrafi się wysłowić i ma problem, no to pomimo tego, że bardzo by chciał, no to ja mówię mu: fajnie, ale przyjdź do mnie za rok wtedy, nie? Naucz się tego, tego i tego, to wtedy później zaczniemy działać, więc niestety właśnie problem w agencji nieruchomości jest taki, że my potrzebujemy kompetentnych, doświadczonych ludzi. W porównaniu z gastronomią tam nie trzeba mieć kompetencji, tam trzeba mieć właśnie chęci, tam nie trzeba umieć rozmawiać, tam tylko trzeba umieć wykonać proste rzeczy. Tu musisz wykonać profesjonalne rzeczy, wszystko musi być na wysoki poziom, musisz po prostu być profesjonalny i wiarygodny, rzetelny, cierpliwy, wytrwały, konsekwentny. Słuchaj, jest tyle umiejętności, które agent musi mieć, że... Akurat nie wymieniłeś żadnej umiejętności, tylko wymieniłeś raczej cechy charakteru. Tak, bardziej rzeczywiście cechy charakteru, ale te cechy charakteru to też są w pewien sposób nabyte umiejętności, czy poprzez doświadczenie się nabywa pewne umiejętności w charakterze. No bo gdzie je nabędziesz, tak? No właśnie w pracy, tak? Albo gdzieś w jakimś tam, ćwicząc jakieś sporty i tak dalej, nabywa się charakter, umiejętności i później doświadczenie. No tak przynajmniej tak mi się wydaje. Nie? A to no, tak, sportowcy to przeważnie są bardzo dobrymi ludźmi, bo myślą trochę dalej naprzód, no bo to trzeba sobie rozplanować treningi i gdzieś tam potrafią odroczyć konsumpcję, tak? Czyli mogą poczekać, są przyzwyczajeni do tego, że trzeba pracować, a potem się ma dopiero wynik, a nie od razu, nie? Ja tutaj też mogę powiedzieć, że w sumie w Asbiro były takie dwie osoby, które no, były takim bogiem po mnie, tak? Można powiedzieć w skrócie, które no, najbardziej miały odpowiedzialność zarządcze i tak dalej, i jakby nie patrzeć, obydwie, zanim je poznałem w ogóle, były na wolontariacie w Afryce. Tak? Same z siebie pojechały i uczyły za swoje pieniądze, swoim czasem, za darmo dopłacając jeszcze, dzieciaki w Afryce uczyły. To właśnie, to jest cecha wojownika, tak? No ale wiesz, wojownika, nie wojownika, ale wiesz, wszystkie to... Ja bym nawet powiedział, że taka działalność w takiej tej szlachetnej paczce, którą chociażby mamy w Polsce, tak? To jest powiedzmy plus 10 do prestiżu, czy do jakości pracownika, niż jakiś tam dyplom jakiejś uczelni według mnie. Nie masz takiego wrażenia, że to więcej mówi o jakości człowieka niż to, czy skończył jakąś uczelnię? Zdecydowanie uważam, że masz rację. Mnie na przykład, ja podziwiam ludzi, którzy robią coś ponadstandardowo, no bo dzisiaj to, że na przykład ktoś ci wyśle CV, no to ma, nie wiem, tak zwany one page jest, ok, ale na przykład jeżeli mówi o szkoleniach, to niech rozpisze, niech pokaże te dyplomy, niech opowie na czym, co się nauczył, tak, albo co wyciągnął, jakie nabył umiejętności. Mało kto potrafi opowiadać o swoich nabytych umiejętnościach. No taki wolontariat, no to myślę, że to jest genialny przykład na to, żeby rozwinąć jakby w szersze aspekty, pisząc czy mówiąc, że nabyłem i takie umiejętności, i to widać, że dana osoba, no przede wszystkim jaki ma charakter, tak? No bo jaki zwykły człowiek pojedzie na wolontariat za darmo i jeszcze będzie się cieszył z tego i będzie się cieszył. Ja powiem ci, ja podziwiam takich ludzi. Ja osobiście bym tak, nie wiem czy bym pojechał. To jest dobre pytanie właśnie, ale widzisz, wszystko jest kwestia, ale dobrych ludzi też znajdziesz. Nie angażowałeś się nigdy w jakąś ideę gdzieś, nie wiem, zrobiłeś coś, bo chciałeś, a niekoniecznie, że ci to przynosiło finanse, kasiorę. I no tak i właśnie ostatnio się zajęłem taką ideą, bo stwierdziłem, że zdobędę licencję rajdową. No to są licencje na rajdy? Licencję na rajdy, wyobraź sobie. Kupiłem sobie niedawno rajdówkę i zacząłem jeździć w Kajotesach, to są takie amatorskie rajdy i właśnie robię to w myśl nowego hobby i w myśl idei, żeby się sprawdzać, bo to jest motorsport, tam oczywiście też są duże ruchy, że tak powiem, rękoma i nogami i tam też można naprawdę się spocić, ale to też w myśl idei również to coś takiego robię, ale tak na poważnie. Rzeczywiście były takie sytuacje, że w moim życiu, że robiłem coś za darmo, żeby komuś na przykład pomóc, tak? Bo z samej czystej ciekawości czy z własnej chęci komuś chciałem pomóc i zrobiłem to naturalnie. Przy czym wyjazd gdzieś tam bardzo daleko, to już uważam, to jest najwyższy poziom jakby, nie? Gdzieś daleko, nie tutaj na przykład w swoim mieście, czy gdzieś w swoim kraju, no, gdzieś wyjeżdżać dalej, gdzie nie znasz nikogo. Myślę, że to też charakter ludzi, którzy lubią poznawać nowych ludzi, nowe otoczenie i jakąś przygodę przeżyć, nie? I nadają się do zarządzania. Ja nie ukrywam, że mam w przyszłości takie ambitne plany, żeby też zwiedzać świat, ale w takiej postaci właśnie zobaczymy, jak dobrze będzie mi szło, to właśnie jeździć w inne kraje, ale na rajdy właśnie. No, ale mam chrapkę, podoba mi się to niesamowicie, nie tylko jedziesz zwiedzać, ale też jedziesz poznać inne kultury, ale ścigać się też z innymi ludźmi po prostu. No, to jest mega ciekawa sprawa, powiem ci, wpadłem jak śliwka w kompat w ten nowy sport, no i wciąga naprawdę pobijanie czasu, wiesz, walka o sekundy, już mam pierwszy puchar, także no fajnie. No to szacun, są wyniki. No to są coś, wyniki, jak coś czuję cię odwiedzę, jak będę gdzieś tam na górze Polski, gdzieś coś, bo to nie miałem już takiej okazji, ja bardziej 4x4 i wiesz, i jazda po górach, wyciągara i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no, ale zapraszam, już... jak będzie okazja, często się zdarza, że na rajdzie można przewieźć po rajdzie uczestników, znajomych. Trzeba tak dalej. Albo tak. Trzeba kogoś scholować, to ja chętnie. O tak, tak, dokładnie. Okej, Marcinie, miło słyszeć, że wszystko ci się powodzi, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, no to zaczynałeś de facto świeżak na rynku, może nie znowu świeżak, ale działasz, funkcjonujesz, wszystko idzie do przodu i jak widać ciągle nie brakuje ambicji, więc gratuluję utrzymania na rynku. Dziękuję. Tak? I tych transakcji, i tych doświadczeń, i tego, co cię jeszcze spotka w przyszłości, a pewnie cię spotka niemało. No jak najbardziej. Ja też dziękuję. Tak podsumowując, rzeczywiście nieruchomości to jest taki fajny obszar, gdzie jeżeli ktoś na przykład by chciał, no ma na przykład nadwyżki kapitałowe i chciałby zainwestować w pieniądze, zainwestować w nieruchomości i poszerzyć swoje środki, to ja oczywiście zapraszam też do kontaktu nowahouse.pl, tam zakładka kontakt, tak. m.kubiak@nowahouse.pl. Zapraszam, przedstawię wszystkie możliwości, jak możemy razem współpracować, jak możemy wspólnie inwestować w nieruchomości. Dokładnie, więc Marcinie, jeszcze raz dzięki. Trzymaj się i co? Widzimy się pewnie gdzieś na piwie niedługo. Dzięki wielkie, widzimy się. Trzymaj się, pa. No trzymaj się, na razie, cześć.